Także dzisiaj no jest ten kongres, proszę Państwa, jest kongres na Legii. No to idź, zobacz tam, jak świadkowie się modlą. Idź, jedź. Nie ma teatru, tam nie ma sakramentów, tam nie ma nic na pokaz, tam nie ma wyliczania, zdrowaś Mario, święta Mario. Tam nie ma Trójcy, bo Bóg z siebie nie da drwić, proszę Państwa. Bóg jest jak ojciec dla dziecka właśnie, no to o ile się o ojcu mówi, no to o tyle ten ojciec przed dzieckiem się, ile proroctw, ile nauk w Piśmie Świętym, jak się Bóg otwiera przed ludźmi. A jak tak tymi mistyfikacjami, tajemnicami Bóg się miałby otaczać, to ten Bóg byłby takim grodem warownym nie do zdobycia, jak ta księżniczka Turandot w bajce wyssanej z palca. Trzeba normalnie iść do dziecka, dziecko ci podpowie nawet, o co chodzi. Dziesięć minut po godzinie 13. Także widzicie Państwo, no, że nie ma dobrego wyboru, ideal mał, nie ma. Drugi dzień miesiąca lipca, sobota w Radiu Maryja. Rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Drodzy Państwo, przed nami pierwszy temat. Dzisiaj odbywa się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy odpowiedzialną partią, partią racji stanu, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu wystąpienia byłego premiera rządu, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana doktora Jarosława Kaczyńskiego. Spotykamy się, bo tak nakazuje statut, bo musimy wybrać nowe władze. Mamy gorący czas, niezwykle gorący czas, być może niesprzyjający dyskusjom. Mamy 8 miesięcy od momentu, w którym przyjęliśmy władzę, kiedy został powołany rząd Prawa i Sprawiedliwości. Upór, twardość, determinacja to były ważne, konieczne, całkowicie konieczne warunki tego zwycięstwa. Ale bardzo ważne było też to, że mieliśmy inwencję, że mieliśmy pomysły, że potrafiliśmy pokazać społeczeństwu mimo blokady medialnej, że istnieje alternatywa, że może być inaczej. W trakcie kampanii wyborczej, ale także w programach i to tych formułowanych od 2008 roku, przedstawiliśmy społeczeństwu bardzo wiele obietnic. Zarówno tych konkretnych, jak 500 zł, jak i tych, które dotyczą całego kształtu życia społecznego i publicznego. Czyli od listopada 2015 roku, bo wtedy przejęliśmy władzę, stanęliśmy przed nowym, niesłychanie ważnym i trudnym wyzwaniem. To jest wyzwanie, któremu na imię spełnić obietnicę, wykonać obietnicę. Gdyby je ująć w kilku słowach, to można powiedzieć tak. Obiecaliśmy Polskę suwerenną, solidarną, sprawiedliwą i silną.
co to znaczy suwerennym w dzisiejszym świecie, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. No, zadajmy sobie takie pytanie. Czy Niemcy są państwem suwerennym? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak. Można powiedzieć, Niemcy, Francja są państwami suwerennymi. No ale są tacy, którzy mówią, no cóż, my jesteśmy dużo słabsi. To ja przypomnę pewne wydarzenie, może mało w Polsce znane, które miało miejsce niedługo po tym, kiedy atakowano nas w Parlamencie Europejskim. Właśnie pięknie broniła nas pani premier wtedy. Otóż, szanowni państwo, tym razem na ławie oskarżonych siedziała Dania z jakiegoś tam powodu. I co się stało? Wystąpił przedstawiciel największej frakcji w Parlamencie Europejskim EPP i powiedział, przecież my nie możemy podważać suwerennych decyzji Parlamentu Duńskiego. Dania jest suwerenna. My też musimy być suwerenni. I mamy prawo do suwerenności. A jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie, to przypomnę mu sprawę emigracji, zmiany kształtu życia w Polsce narzuconej z zewnątrz, bo przecież taką propozycję nam przedstawiono. Mogliśmy odmówić, bo ten rząd jest suwerenny, bo jesteśmy suwerenni. Solidarność, społeczeństwo solidarne, to chodzi o wyrównanie szans, wyrównanie poziomu życia między różnymi regionami, między miastem a wsią, między różnymi grupami społecznymi. Różnice oczywiście będą zawsze, ale one w Polsce są ogromne, niszczące, dezintegrujące społeczeństwo. I my musimy zabiegać o to, żeby były mniejsze, żeby je zmniejszać, żeby konsekwentnie prowadzić politykę w tym kierunku. To jest nasze zobowiązanie. Polska sprawiedliwa to jest Polska, która istnieje nie na papierze, ale w realiach społecznych, w realiach prawnych. Równość wobec prawa wszystkich obywateli. Niezależnie od tego, czy ktoś ma miliard złotych. Tak samo jak pokazują sądy na teren Polski, na Google. No piękne, piękne, złapali przestępcę, bo uciekał, chciał, powietrze saskie, chciał uciec z sądu. Spektakularny pościg, nagrane do YouTube. Ale jak na co dzień sądy na teren Polski działają, jacy są sędzia, jak działają. Nasza sprawa się w ogóle nie rozpoczęła, ja już tam 100 razy byłam. Odwoływania się, zażalenia, aj, przysługuje. Niektórzy to nie chcą, bo im się nie opłaca. Także te wielkie. Jeśli jest na przykład problem... Tu nie chodzi o obraz landrynkowy grobów pobielanych, tylko chodzi o to, jak w rzeczywistości urzędy i sądy tutaj w Polsce, a u moherowych beretów, jak pracują. Takiego państwa potrzebujemy. Państwa silnego. Co to znaczy w praktyce? To znaczy naprawa państwa. Naprawa państwa spokojna, czasem może nawet ostrożna, ale konsekwentnie idąca w stronę jakości, którą można określić jako nowe państwo, które z komunizmem i postkomunizmem nie będzie miało już nic wspólnego. Albo jak pedofila ścigają, wiesz. Co? Po co to robić? Normalnie jak człowiek z człowiekiem trzeba. A nie pokazują takie, te spektakularne, a w rzeczywistości pełno jest to obudy kłamstwa i miliardy wykradli w Polsce. W kierunku nowej redystrybucji dóbr. Już żeśmy to zaczęli. Ale to jest ten kierunek, który musimy przyjąć. I wreszcie to jest ostateczne odrzucenie Balcerowicza. To jest nowy porządek gospodarczy. A ten nowy porządek gospodarczy to jest dzisiaj plan Morawieckiego. Musimy go zrealizować. Szanowni państwo, minęło tylko 8 miesięcy. Ja wiem, że to za mało, żeby formułować jakiekolwiek ostateczne oceny. One mogą być tylko
bardzo wstępne. Można powiedzieć tak, idziemy we właściwym kierunku, ale kolumna nam się rozciągnęła. Rozciągnęła. Jest czołówka, ale jest także i ariegarda. Są tabory. Co tam jest? Otóż uszczelnienie systemu podatkowego. Super ważna dla nas sprawa. Ostateczne rozstrzygnięcie tego, by istniało kompetentne kierownictwo gospodarcze, które zawiaduje całością spraw, bo całość spraw dzisiaj to plan Morawieckiego. Sprawa aparatu dyplomatycznego, który w tej chwili jest jeszcze w niemałej części, w bardzo dużej części po prostu stary. No pewien niepokój wzbudza także sytuacja w sferze służby zdrowia. Może się mylę, ale wydaje mi się, że zaawansowanie prac nad tą tak bardzo potrzebną zmianą jest tam w tej chwili jeszcze zbyt małe, że trzeba tutaj, proszę Państwa, jeszcze wiele zdziałać. Ale to wszystko, co mamy uczyniać, składa się zarówno z rzeczy wielkich, jak plan Morawieckiego, jak polityka zrównoważonego rozwoju, jak reforma oświaty, reforma sądownictwa, jak i małych, pojedynczych, indywidualnych. Tutaj chodzi przede wszystkim o decyzje personalne. Jest ich dzisiaj, proszę Państwa, w Polsce bardzo dużo. Ale nie za dużo, za mało. Ale jeżeli jest ich tak dużo, to szanowni Państwo, muszą być popełniane błędy. Tego się nie da uniknąć. I w tych błędach nie ma nic złego, pod jednym warunkiem, że one będą weryfikowane, że będą naprawiane. No. A zasada tu jest jedna i fundamentalna. Kompetencje i uczciwość. Uczciwość i kompetencje. No ta Litka to ona popatrzyła się na sądu, papiery z sądu, mówi, ja nic nie wiem, o co tu chodzi. Kto się tym zasadom przeciwstawia? Spark Skaryszewski, powietrze trzeba siedzieć. Rzadko zdarza, czytać. W praktyce. Czytować. Ten w gruncie rzeczy działa przeciw nam, przeciwko naszym planom, wspiera naszych przeciwników. Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić Polskę, ale nie chce tego uczynić dla siebie. Chce to uczynić dla Polaków. Chce uczynić życie Polaków lepszym. Chce, by wracali emigranci, by zakładano rodziny, by rodziły się dzieci. I to wszystko można uzyskać, ale to wymaga lat. To wymaga kolejnych zwycięskich wyborów. I my, proszę Państwa, mimo wściekłych ataków na to zwycięstwo mamy pełną szansę. Ja sama pójdę głosować na Prawo i Sprawiedliwość, tak jak nie. Pod no bo to warunkami. Nie ma nic lepszego. Pierwszy no. z nich to to, jako że dotrzymamy zobowiązań. A drugi, że nasze rządy będą przeciwieństwem rządów prawa PO i PSL. Będą, proszę Państwa, uczciwe i kompetentne. Powtarzam, to jest warunek, bez którego nie zrealizujemy naszych planów, nie będziemy zwyciężać. I o tym w każdej chwili musimy pamiętać. Szanowni Państwo, odrobina my można powiedzieć, wiemy, co powinien zrobić rząd i jaki powinien być rząd. Powinien być zwartą drużyną, powinien być kompetentny, powinien być właściwy podział zadań, powinno być to kierownictwo gospodarcze, o którym mówiłem. Trzeba powściągnąć ambicje. One są w polityce nie do uniknięcia. Często pomagają, ale bardzo często także szkodzą.
Trzeba to wszystko wziąć mocno w jedną rękę. To jest konieczne. Ale powtarzam, rząd wiadomo, ale co możemy uczynić dla sprawy, dla Polski, dla naszego programu my, którzy nie jesteśmy rządem. Co możemy, proszę Państwa, uczynić? W rządzie jest około 50 parlamentarzystów. No, to znaczy, że prawie 250 jest poza rządem, ale przecież są radni, inni działacze naszej formacji. Ja, Szanowni Państwo, nie bez powodu przypominałem naszą aktywność z lat 2011-2015. Trzeba do niej wrócić. Szanowni Państwo, trzeba do niej wrócić. Trzeba podjąć rozmowę z Polakami. Wielką rozmowę z Polakami. Trzeba podjąć i można podjąć. Ja Państwu dam taki przykład. Nawet wyłączając, bo to trzeba wyłączyć, oni powinni przede wszystkim pracować w rządzie. Wystąpienia publiczne to sprawa ważna, ale nie pierwszorzędna. Wyłączając tych, którzy są w rządzie, jest nas prawie 250 osób. Posłów i senatorów. Pani poseł, pań senator, panów posłów i panów senatorów. Gdyby pracować z intensywnością mniejszą niż ta, która była w trakcie objazdu, bo wtedy było po 7 spotkań i to takich przeszło 2 godziny na mównicy podczas weekendu, tylko dajmy na to 5 spotkań na weekend, to wystarczy 2 pracowite weekendy i objeżdżamy wszystkie. Odrobina uczciwości nie zaszkodzi. W ciągu tych 3 lat. Żeby parlamentarzyści dotarli do wszystkich parafii na wsiach i w mniejszych miasteczkach. To nawet wystarczy z naddatkiem. Naprawdę są możliwości działania, tylko musi być decyzja i determinacja. Musimy działać, musimy rozmawiać, musimy tłumaczyć. A jest, proszę Państwa, co tłumaczyć. Przede wszystkim trzeba, by nasi zwolennicy, ale także ci niezdecydowani, zrozumieli, jaka jest stawka tego sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce i wokół Polski. To jest stawka bardzo konkretna, oczywista, no ale w dalszym ciągu główny nurt mediów ma dużo do powiedzenia. My jesteśmy, jeżeli chodzi o te sprawy, ciągle to na początku drogi. Naprawdę trzeba oddziaływać bezpośrednio. A jaka jest stawka? Pierwsza z nich to jest demokracja. To jest pytanie o to, czy wszyscy Polacy, wszyscy dorośli Polacy, pełnoletni Polacy mają równe prawa. Czy wszyscy wobec tego mają prawo poprzez formacje, które popierają, wyłaniać władzę, wyłaniać rząd? Czy jest tak, że wszyscy co prawda mają prawo iść do urn, ale tylko jedna strona ma prawo wyłaniać rząd? Przecież takie koncepcje, no nie wprost, ale w sposób bardzo widoczny były formułowane. Pamiętamy moherowe berety. I dzisiaj to wraca. Dzisiaj to, proszę Państwa, wraca. Nasz rząd jest delegitymizowany, dlatego że został wybrany nie przez tą część społeczeństwa, która powinna działać, ale tego rodzaju, powinna mieć tego rodzaju prawa. Ale wystąpienia, które właśnie tak formułowały sytuację w Polsce, pojawiły się już w 1990 roku. Wtedy też mówiono o niedojrzałości społeczeństwa. I to jest ta pierwsza stawka. Pierwsza stawka, którą musimy wygrać. Jest jasne, w Polsce ma być demokracja. Wszystkie strony sporów mają prawo wyłaniać rząd, jeżeli zwyciężą. Stawka druga, proszę Państwa, to jest prawo do naprawy Rzeczypospolitej. Bo tu można powiedzieć, sprawy są formułowane tak. No dobrze, no może się zdarzyć, że wygrali, ale wtedy nie mają żadnego prawa do tego, by realizować swoje plany. Wtedy mogą rządzić, ale tylko na uwięzi. No wiadomo, gdzie ta uwięź miała w tych ostatnich planach być. W Trybunale Konstytucyjnym.
Otóż, proszę Państwa, mamy prawo do naprawy Rzeczypospolitej. Odrzucamy to myślenie. Stawka trzecia to jest suwerenność, o której już mówiłem. Ale dodam tutaj jakby nowy element, można to potraktować jako czwarty punkt. To jest prawo do tego, by bronić się przed eksploatacją. Bo Polska jest eksploatowana. Polska nie może być zasobem taniej siły roboczej. Z Polski nie można wyprowadzać ogromnych pieniędzy bez podatków. Powtarzam, Polska nie może być eksploatowana i musi się przed tym bronić. I mamy do tego prawo. A nasi wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy nam tego prawa odmawiają. To zwolennicy znanej tezy, że Polska jest brzydką panną bez posagu. To jest najbardziej szkodliwa teza, najbardziej szkodliwe powiedzenie od czasów Polska nie rządem stoi. Odrzucamy je w całości. Ale, koleżanki i koledzy, często nawet w środowiskach zbliżonych do nas mówi się tak, macie rację, merytorycznie macie rację, no ale łamiecie konstytucję. Otóż nie, proszę Państwa, nie łamiemy konstytucji. To też trzeba przekazywać ludziom. Trzeba wiedzieć, jak naprawdę było. W czerwcu zeszłego roku tak zwana poprawka czerwcowa doprowadziła do tego, że Sejm poprzedniej kadencji miał wybrać 5 sędziów w miejsce tych, których kadencja kończyła się już po wyborach. Czyli w ciągu tych 8 lat miano wybrać 14 sędziów, bo 9 już wybrano. Praktycznie cały skład Trybunału. Otóż było to sprzeczne z przyjętą już i w jakimś sensie skonstytucjonalizowaną praktyką, ale także z wykładnią celowościową Konstytucji. Jeśli wybrano metodę powoływania sędziów przez Sejm, można dyskutować, czy dobrą, ale taka jest, to jest oczywiste, że ta metoda musi prowadzić do pluralizmu składu Trybunału. W Polsce nie przyjęto takich rozwiązań, jak na przykład w Niemczech, że raz się wybiera z chadecji, raz z socjaldemokracji, że to jest przemienne. Wobec tego musi być zachowana zasada, choćby w stosunku do kolejnych kadencji. I dlatego, szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej nie tylko miał prawo, ale miał obowiązek odmówić zaprzysiężenia tych sędziów. To zresztą zapowiada. Sejm miał prawo uznać ich wybór za prawnie bezskuteczny. I miał prawo wybrać 5 nowych sędziów. Trybunał Konstytucyjny tych uchwał nie mógł zakwestionować, a jego orzeczenie o tym, że 3 jest wybranych legalnie, a 2 niekonstytucyjnie, niezależnie od jego merytorycznej błędności, nie działał wstecz, nie miało już znaczenia. Czyli niedopuszczenie 3 sędziów do orzekania jest czystym bezprawiem. Czystym bezprawiem. Jest złamaniem artykułu 7 Konstytucji, który mówi, że wszystkie organy władzy działają na podstawie prawa. Już wtedy Trybunał szedł zresztą w stronę bezprawia, próbował uniemożliwić wybór poprzez tak zwane zabezpieczenie, zmieniając całkowicie kierunek orzecznictwa w sytuacji, w której nie miał prawa tego dokonać. Przy niewłaściwych składach i wielu innych błędach formalnych. Ale przede wszystkim w ten sposób próbował przyjąć pozycję suwerena, czyli złamać zasadę zwierzchności ludu demokratycznego, podkreślam, demokratycznego państwa prawa i równowagi władz. To są wszystko zasady konstytucyjne. I tutaj właśnie o niesprawiedliwości sądów polskich zaczął. Ale Trybunał szedł tą drogą dalej. Uznał po uchwaleniu tak zwanej poprawki grudniowej, że jest ona non est, nie istnieje.
i wobec czego procedował według innej starej procedury. Nie miał do tego prawa. Łamał artykuł 7 Konstytucji, 197 Konstytucji. Sąd nie miał prawa, proszę zasady, bardzo. O których już mówiłem. Widzisz, ile Żydów tam siedzi? To była decyzja całkowicie bezprawna. Trybunał postawił się poza porządkiem konstytucyjnym. A no właśnie, radio kończy. Powtarzam, to my dzisiaj bronimy konstytucji, a pan prezes Rzepliński jest głównym przeciwnikiem jej przestrzegania. Jest przeciwnikiem demokracji, zasady zwierzchności ludu, zasady trójpodziału władz i równowagi, zasady legalizmu z artykułu 7, także tej zasady, która jest wyrażona w artykule 197. Po prostu konstytucję łamie i próbuje się przedstawiać jako obrońca konstytucji. Czyli, że Kaczyński zaczął mówić o sądach. No to to woda na nasz młyn, bo rzeczywiście duża jest Prawo i niesprawiedliwość. Po to, by mówi tutaj o pieniądzach, że Polska nie może być eksploatowana, nie mogą być bez podatku miliardy upłynniane, wyprowadzane za granicę. Mówi tutaj o niesprawiedliwości sądów. Ale te kompromisy zostały odrzucone. Jeszcze jedną audycję mamy. I dlatego będziemy szli swoją drogą. Takiej zasady, że w Holandii w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego i co więcej, prawo zakazuje oceniania przez sądy, czy ustawy są zgodne z konstytucją, a w Polsce z zewnątrz mają nam określać nie tylko ramy prawne funkcjonowania Trybunału, ale jeszcze jego skład. Takich zasad nie przyjmiemy. To jest oczywiste. Nie jesteśmy kolonią. I dlatego powtarzam, pójdziemy własną drogą. Ale kryzys Trybunału Konstytucyjnego pokazał także coś innego, szersze zjawisko. To kryzys Konstytucji. Kryzys Konstytucji z 1997 roku. Ona daje społeczeństwu wiele praw. Są tam przepisy wątpliwe, ale są też całkowicie słuszne. Tyle tylko, że w ogromnej mierze pozostają one na papierze. Realia polityczne, społeczne Polski bardzo różnią się od tego, co jest zapisane w Konstytucji. Oczywiście nowa Konstytucja sama przejście tego nie zmieni, to nie jest żaden magiczny akt, ale może te zmiany ułatwić. Może zapewnić dużo więcej praworządności, realnych praw Polaków. Może nam zapewnić wolność wobec tego, co dzieje się wewnątrz Polski, wobec tych różnych praktycznych ograniczeń, które są wprowadzane na różnych poziomach, w samorządach, w zakładach pracy, ale także tego ataku na polską wolność z zewnątrz. Ja na 4. kongresie mówiłem, że jeśli będzie trzeba, to Polska powinna być w Europie wyspą wolności. I podtrzymuję te słowa. Nowa konstytucja powinna także zapewnić prawa narodu, właśnie suwerenność, określić naszą relację z Unią Europejską. Tego nie ma, są tylko pewne orzeczenia Trybunału. O szóstu w T-Mobile'u też. Zdecydowanie ja mam telefon na abonament, zbyt karcie zbyt i to miało być 35 zł miesięcznie. A mi naliczyli 155 zł, plus już wcześniej 66 zł, proszę Państwa, kupa śmiechu. Ale mimo wszystko trzeba pokazać społeczeństwu, a ja internetu wcale nie używałam, bo ja mam nowy smartfon. Ja jeszcze nawet nie bardzo wiem, jak co te opcje włączyć. Także, a oni naliczyli 155 zł, a już 66 płaciłam. Także i myśmy te działania w tym kierunku już podjęli. Już praca się zaczyna. I mam nadzieję, że z czasem przyjmie kształt pełnego projektu konstytucji. Da rezultaty. I będziemy mogli go pokazać społeczeństwu jako naszą propozycję. Propozycję dla Polski. Propozycję dla przyszłości. Dla budowy takiego społeczeństwa i takiej Polski, której chcemy.
Musimy być tutaj aktywni. Musimy być aktywni, bo to jest naprawdę wielka potrzeba. Ale musimy być aktywni, szanowni państwo, także w innej sprawie, która skądinąd też ma pewien związek z konstytucją. Mamy dzisiaj kryzys Unii Europejskiej. Referendum w Wielkiej Brytanii zdecydowało o wyjściu tego kraju, naszego sojusznika z Unii. To bardzo, bardzo złe wydarzenie. To dezintegracja. To dezintegracja, która powinna nas martwić. Ale czy powinniśmy wobec tego opuścić ręce? Czy powinniśmy powiedzieć, niech teraz działają inni, silniejsi od nas? Nie, szanowni państwo. To byłby wielki błąd. To byłby wielki błąd pod każdym względem, ale szczególnie dlatego, że pierwsze propozycje tych najmocniejszych w Unii są propozycją dalszej dezintegracji. Dalszej dezintegracji Unii. Nasza propozycja musi być dokładnie odwrotna. My musimy proponować reintegrację. Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest długi, skomplikowany, obciążony ogromnymi niebezpieczeństwami, także niebezpieczeństwem rozpadu Zjednoczonego Królestwa. Nie sądzę, żeby w Wielkiej Brytanii, żeby w Anglii ktokolwiek sobie tego życzył. I dlatego trzeba wyciągnąć rękę, trzeba dać szansę na reintegrację, ale możliwość jest tylko wtedy, jeżeli zmienimy Unię. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że cóż, nie mamy szans, że już nas odrzucono, że już były różnego rodzaju, często nawet aroganckie wypowiedzi. Arogancko jest dzisiaj traktowana także Wielka Brytania i przedstawiciele na różnych spotkaniach są traktowani niekiedy w sposób skandaliczny. Słyszałem choćby wczoraj tego rodzaju opowieści. To jest taka histeryczna reakcja. Ale zapewniam państwa, chociaż nie mogę tu mówić o szczegółach, że są także reakcje inne. Że nasze propozycje wzbudziły już zainteresowanie znanych polityków Unii Europejskiej. I to wcale nie naszej opcji. Choćby jeden z nich jest Niemcem i to socjaldemokratą. Krótko mówiąc, musimy iść w tym kierunku z determinacją, z nadzieją, z wiarą, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby Unia się rozpadła. A pamiętajcie o tym, co się wydarzyło wczoraj w Austrii i co się może jeszcze wydarzyć. Jaka jest sytuacja w innych krajach. Polskie społeczeństwo jest ciągle prounijne. I nasza partia, wbrew temu, co jej się zarzuca, jest prounijna. Ale chcemy Unii Narodów. Chcemy Unii, gdzie obowiązuje rzeczywiście zasada pomocniczości. Chcemy Unii Europy bogatej różnorodnością kultur, dorobków cywilizacyjnych poszczególnych narodów. Tylko taka Unia będzie silna, tylko taka będzie dawała szansę na wszystkim, tylko taka będzie wywołała synergię między państwami i narodami, będzie budowała wspólną siłę. Prawo i Sprawiedliwość dziś jest ośrodkiem nie tylko rozsądnego, racjonalnego myślenia o Polsce, jest także ośrodkiem rozsądnego i racjonalnego myślenia o Europie. I musimy o tym wiedzieć. I nie powinniśmy mieć kompleksów. Musimy, szanowni państwo, iść do przodu. Powtarzam, musimy dotrzymać obietnic, musimy być kompetentni i uczciwi, musimy odrzucić kompleksy, wszystkie te nieszczęsne teorie, musimy odrzucić ostatecznie nieszczęsne koncepcje szkodnika Balcerowicza, postawić na Morawieckiego. W gospodarce musimy, proszę państwa, z wiarą iść do przodu.
i formułować nowe propozycje. Nowe propozycje do społeczeństwa. One już są. Choćby taka propozycja, jak ta, która odnosi się do pytania, co zrobić z tymi pieniędzmi, które pozostały w euro. Przepraszam, w OFE. Które dzisiaj w gruncie rzeczy tracą na wartości, a które mogą być podstawą nowych, ważnych przedsięwzięć. Nowych, ważnych przedsięwzięć, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej, ale także będą wspierały miliony polskich gospodarstw domowych. Musimy to zrobić. Powtarzam, takie propozycje są. Drodzy Państwo, w ramach aktualności dnia wysłuchaliśmy fragmentu przemówienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości, byłego premiera rządu, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, podczas trwającego dzisiaj Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Na Legię trzeba było wyjechać, proszę pani, na Legię. Na Legię trzeba było wyjechać po mądrość jakąś, proszę państwa. Aktualności dnia, przed nami kolejny temat. Witam. Jeszcze te trójce musicie zgłębić. Jeszcze słowo nefesz hebrajskie. Życie pozagrobowe, że Żydzi wierzyli tylko w Jahwę, że nie było żadnego życia pozagrobowego, żadne aniołki tam nie latały. Aniołowie to aniołowie, a ludzie to ludzie byli stworzeni na ziemi. Po co te bajki? Także ograniczającej handel w niedzielę. Na Legię, na stadion, do Świadków Jehowy, bo oni mają kongres. Tam po mądrość, troszeczkę po mądrość, bo tak, w sądach jest niesprawiedliwość, jak państwo słyszą, w sądach jest nieuczciwość. Pracowników. Tak, pozarządowych, są środowiska również kościelne, akcja katolicka, są pracodawcy, co należy zaznaczyć, ale pracodawcy polscy, nie ci międzynarodowi. I są przeciwni tej ustawie i lobbują, robią wszystko, żeby taka ustawa nie weszła w życie. No miejmy nadzieję i wszyscy liczymy na to, że zostanie uchwalona, gdyż większość parlamentarna właśnie jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, a pan prezes Kaczyński w ubiegły czwartek powiedział na Komisji Krajowej, że jest za ustawą, więc ją poprze. Z tego się bardzo cieszymy. Nareszcie będziemy może mogli powiedzieć, że nie jesteśmy kolonią, tak jak się pan prezes powiedział na kongresie, bo my jako pracownicy handlu, szczególnie ci w hiper i supermarketach, to czujemy się jako właśnie pracownicy kolonii, którzy są wykorzystywani, a wolna niedziela ma polepszyć warunki pracy, ma spowodować, że ci pracownicy będą mogli odpocząć z rodziną, spędzić ten czas wspólnie. I to jest dobro, o które walczymy. Panie przewodniczący, przeciwników także nie brakuje, o niektórych z nich pan przewodniczący wspomniał przed chwilą. Niektórzy mówią wprost, kierują zarzut wobec inicjatywy ustawodawczej Wolna Niedziela, że ta inicjatywa doprowadzi do zwiększenia bezrobocia w Polsce. No proszę państwa, jest to straszenie, kolejne straszenie. Supermarkety, miliardy. Wprowadzone święta. Wyprowadziły z Polski. Ci pracodawcy, bo to pracodawcy, ci międzynarodowi, o których wspominałem, mówią, też używali tych samych argumentów, że PKB spadnie, że będą zwolnienia. Podawali liczby, podobne liczby. One no, nie są zbieżne. Nie wiem skąd je biorą, bo chyba czytają z gwiazd, bo żadne badania nie były potwierdzone, prowadzone. Proszę państwa, my się nie boimy wolni, bo dzisiaj nie ma komu pracować w handlu. Jest naprawdę bardzo duży brak pracowników. Ludzie pracują za 2-3 osoby. Ale jest niedobór. Nawet dzisiaj się pracowników w niektórych sieciach przewozi między sklepami, bo nie ma kto za tą kasą stanąć. A na dowód tego, że taka jest w Polsce sytuacja, powiem, że niedawno właśnie jedna z gazet opisała
opublikowała badania Eurostatu, które właśnie wskazują o tym, co mówię, że w Polsce pracowników jest dwukrotnie mniej niż na zachodzie w marketach. To jest dowód na to, co mówimy o przepracowaniu. Mało tego. Powiem więcej, ci pracownicy nie dosyć, że muszą pracować za 2-3 osoby, a więc bardziej wydajni, pracują za 4-krotnie niższe wynagrodzenie. To jest niesamowity skandal. A na dowód tego powiem, że są rezerwy, bo a złodzieje, miliardy, jeśli chodzi o koszty osobowe w stosunku do obrotu, to one w Polsce również są dwukrotnie niższe niż w tych samych marketach na zachodzie. To świadczy o tym, że można byłoby czego podwyższyć tym pracownikom, ale się nie robi, bo na pracownikach dzisiaj się oszczędza, te sieci oszczędzają, a zyski swoje wyprowadzają na zachód, do swoich państw, więc to jest naprawdę karygodne. My musimy o tym głośno mówić i zmienić tą sytuację, bo myślę, że przyszedł na to czas i wspólnie nam się uda. Ta inicjatywa, o której mówimy, inicjatywa Wolnych Niedziel, to myślę, że to później to jest początek, bo trzeba doprowadzić właśnie do cywilizowanych warunków pracy w Polsce, do zakończenia wykorzystywania pracowników. Skolonializowali nas, bo tak to można powiedzieć. Jest to bardzo brutalne słowo, ale prawdziwe do dzisiejszych warunków pracy. Myśmy nie mieli możliwości, szczególnie w ostatnich latach, kiedy kryzys przyszedł do rządów Platformy Obywatelskiej, się upomnieć o to, bo przecież nikt nas nie wspierał. Wręcz przeciwnie, podam Państwu przykład, wszedł na rynek w Polsce Amazon, który dostał gwarancję od Platformy Obywatelskiej na wejście, wszedł na specjalnych warunkach. Przecież to jest strefa ekonomiczna, nie płacą podatków, a tam pracownicy pracują dużo wydajniej, a więc wydajność jest większa niż w Niemczech, bo to porównujemy, tam pracownicy strajkują, żądają podwyżek, a u nas nie dosyć, że ci pracownicy pracują bardziej wydajniej, a więc są wykorzystywani na dużo gorszych warunkach pracy, bo te hale zostały zbudowane nowe bez odpowiedniego zaplecza socjalnego i mało tego, pracują za 4-krotnie niższe wynagrodzenie, pakując te same paczki do tych samych odbiorców, co ich koledzy w Niemczech. A więc czy to nie jest kolonializacja? No lepszych przykładów nie ma. A więc myślę, że z tym, że uda nam się to zahamować. Także, proszę Państwa, niespodzianka, czyli w niedzielę. Jakie są te główne założenia inicjatywy ustawodawczej ograniczającej handel w niedzielę? Bo wiemy, że są założenia bardzo jasne, bardzo precyzyjne, ale zarazem jest także szereg odstępstw od tego zakazu. Tak, zalazą będzie mógł stanąć sam pracodawca, a więc to też żeby mniej tego hałasu, to takie ciekawe. I dania możliwości polskim. No wiecie Państwo, Polacy to głupi są. W internecie pokazują, jak na teren Polski złapali uciekiniera z sądu, czyli że miał wyrok wskazujący, że go złapali. Pokazują takie bzdety, a my nie widzimy, jak naprawdę te sądy pracują. Jak same te sądy i robią specjalnie takie landrynkowe filmy, a to tu, a to tam. Mówiliśmy o tych zwolnieniach, że ich się nie boimy, bo nie ma kto pracować, ale jeszcze jest jedna kwestia bardzo ważna, bo pracodawcy mówią, że obroty spadną. No, przed świętami obroty wzrastają i przez rok funkcjonowania tej ustawy na Węgrzech obroty wzrosły o 5,6% i my szacujemy, że w Polsce one wzrosną również o około 5%. To wynika z kupowania na zapas. Ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie, ale gdzieś około 2 lat. Mało tego, w pierwszym roku do budżetu państwa z tego tytułu wpłynie dodatkowo z tytułu podatku VAT około 1,3 miliarda
400 milionów złotych i to będzie tylko z tytułu zakupu artykułów spożywczych dodatkowych, o których wspomniałem. A ustawa, wracając do pytania ojca, tak, oczywiście zakłada wiele wyjątków, ale te wyjątki to są stacje benzynowe, to są sklepiki małe na dworcach autobusowych, portach lotniczych, to są kwieciarnie, to są sklepy piekarnicze usytuowane przy piekarniach, po to, żeby dać możliwość temu rzemieślnikowi również sprzedania pieczywa świeżego w niedzielę do godziny 13. Tak jest na przykład w Niemczech. Tam akurat są tylko dwie godziny wyznaczone. My już dajemy do godziny 13. Moherowa może na stadion. Przecież na stadionie jest piękny kongres. Zamknięte. Proszę Państwa, te wyjątki to są oczywiście szpitale, wiele jeszcze innych podmiotów, ale takich niezbędnych, które muszą być w takich miejscach, które muszą być otwarte, to nie będą sklepy wielkopowierzchniowe i myślę, że społeczeństwo to zrozumie i sami pracownicy mówią, że oni się nie boją, że obroty spadną, bo klient przyjdzie i kupi w innym dniu tygodnia i to jest chyba najważniejszy argument. Bo ważne jeszcze jest jedna kwestia. Nie kupimy za określoną sumę pieniędzy więcej w niedzielę. Mając do dyspozycji w portfelu 100 zł, to my za te 100 zł w niedzielę więcej nie kupimy. Nikt z pewnością nie będzie głodny chodził bo przecież w Polsce można robić zakupy nawet w nocy, w soboty. Myśmy kiedyś jako Solidarność walczyli o soboty, dzisiaj walczymy o niedzielę, ale myślę, że to się uda. Panie Przewodniczący, trwa w dalszym ciągu akcja zbierania podpisów pod projektem. Tak, jeszcze cały lipiec i sierpień będziemy zbierać. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, którzy się włączają w tą akcję, bo otrzymujemy takie indywidualne listy wypełnione. Za to serdecznie dziękujemy. Kościół w Polsce, bo przecież episkopat nas poparł. Komunikaty w różnych diecezjach były na ten temat odczytywane. I stąd jest zaangażowanie różnych środowisk katolickich. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maryja, którzy do tej pory się włączyli w tą naszą akcję i proszę ich o jeszcze większe zaangażowanie, bo wszystko będzie zależało od ilości zebranych podpisów, a chcemy ich zebrać i pokazać drugiej stronie, że jest poparcie, bo od tego będzie też wiele, wiele zależało. A również mam gorącą prośbę do słuchaczy, którzy mają swoich bliskich, kogoś z rodziny pracujących w handlu, żeby im powiedzieć, że taka inicjatywa jest prowadzona, że można na stronach Solidarności, również na stronie www.wolnaniedziela.pl wejść i pobrać materiały, między innymi najważniejszy formularz poparcia. I tak jak na tym formularzu jest podany adres Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, wysłać te formularze do nas. I za to, o to bardzo serdecznie prosimy. Kolejna inicjatywa i szansa to także pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Panie Przewodniczący, 9 i 10 lipca uczestnicy tej pielgrzymki będą mieli możliwość złożenia swoich podpisów pod tym wnioskiem, inicjatywą ustawodawczą Wolna Niedziela w punktach wyraźnie oznaczone, że są to punkty Solidarności. Tak, za to serdecznie Bóg zapłać. Będziemy na Jasnej Górze w 9 już w sobotę po południu i całą niedzielę i o to serdecznie prosimy uczestników pielgrzymki Radia Maryja, żeby do tych punktów podejść, czy podpisać się, czy zabrać formę.
formularze i nam je odesłać, bo taka możliwość też będzie. Też liczę na takie zaangażowanie koordynatorów tych pielgrzymek z poszczególnych parafii, że nam pomogą. Potrzebne dane to, z tego co dobrze kojarzę, imię, nazwisko, dokładny adres, numer PESEL i podpis, prawda? Tak, numer PESEL, a więc potrzebny jest dowód, żeby, no wiele osób pamięta, ale potrzebny jest ten dowód, żeby wpisać ten numer PESEL. Proszę Państwa, nie bójmy się, te dane są chronione, jest ta procedura, którą musimy spełnić, one wpływają do nas, są przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym, będą końcem sierpnia, początkiem września, bo do 5 musimy złożyć te podpisy w Sejmie, będą u nas przechowywane, a następnie przekazane marszałkowi Sejmu i tam zdeponowane, a więc ochrona danych jest cały czas przestrzegana. Proszę się nie martwić, że one gdzieś wypłyną i tak dalej, bo takie również głosy do nas i telefony napływają. No nie da się inaczej, tak mówi ustawa, więc musimy spełnić te wszystkie wymogi ustawy. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie przewodniczący. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Życzę Bóg zapłać. Pozdrawiam, z panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Z panem Bogiem rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfredem Bujarą. Inicjatywa ustawodawcza ograniczająca handel w niedzielę, wolna niedziela. Tą rozmową kończymy audycję aktualności dnia. Jest godzina 14. W Polsce jest godzina 14. Radio kończy.